Aleksandra Mikołajczyk, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Dość deszczową i trochę chłodniejszą. Jutro od rana w całym kraju spodziewamy się przelotnych opadów, a na północnym wschodzie może nawet zagrzmieć. Pogodnie i dość słonecznie będzie jedynie na dwóch przeciwległych krańcach Polski, na południowym wschodzie i na północnym zachodzie. Chłodne powietrze w całym kraju obniży temperaturę do kilkunastu stopni, 20 i 23 stopnie tylko na południu kraju, a w pozostałych regionach od 12 do 19 kresek. Teraz spójrzmy na Dolny Śląsk. Noc wietrzna i deszczowa z temperaturą od 9 stopni w Kłodzku i Wałbrzychu do 14 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Po południu trochę lepiej, bo oprócz deszczu jest szansa na chwilę ze słońcem. Chłodniej i wietrznie. Od 15 stopni w Jeleniej Górze do maksymalnie 19 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać. W południe wyniesie 1001 hektopaskali. Wiatr południowo-zachodni i zachodni umiarkowany, chwilami porywisty do 60 km na godzinę. Biometr niekorzystny. Warunki drogowe poza opadami dobre. Podczas opadów lokalnie będzie ślisko. I na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.